W tym filmiku pokażę Wam, jak podłączyć NASę Lite do LRS-a poprzez PPM. Tak, w LRS-ie musimy zewrzeć kanał numer 1 i 2 z worką, taką komputerową z worką, sygnał. Tak jak o, tutaj widzicie, od góry jest sygnał, w środku jest plus, na dole jest minus i sygnał zwieramy jedynkę z dwójką. I w tym momencie na porcie 8 jest podawany PPM. Albo bodajże w futabie też się to tam nazywa SBUS. I tak to robimy. A w NASie wpinamy to w port oznaczony X2. O. No i tyle. Tyle nam kabli jest tak naprawdę potrzebnych. Czyli cały jeden kabelek. I w tym momencie mamy dokładnie to samo. Teraz pokażę Wam jeszcze raz i wytłumaczę, jak, w jaki sposób ustawić FaceSave'a, aby jak wyłączycie aparaturę, o, i przełączyło się na FaceSave'a, aparaturę włączam, wraca. Wyłączam FaceSave. Czyli tak, powiedzmy, że po wyłączeniu aparatury chcę mieć full gas do góry, prawda? I nie chcę mieć FaceSave'a, tylko GPS. Robimy to w ten sposób. Odpinamy zasilanie. I teraz tak, przycisk do bindowania trzymamy, załączamy zasilanie, diody nam mrugają, o, i w tym momencie mruga zielona dioda, wtedy kiedy ona mruga, to tak jak zostawimy drążki, to tak będzie FaceSave. Ona mruga przez 8 sekund, później zapala się czerwona i znowu zielona. No i dobra, zobaczmy. Okej. Dobra, włączamy aparaturę. Powiedzmy, że jest w FaceSave'ie. Drążek jest na dole, prawda? A ustawiliśmy gaz na górę i żeby był GPS. Czyli co? Wyłączam aparaturę. Widzicie? GPS jest i drążek na full. Dwie diody mrugają. Jeśli chcemy ustawić na FaceSave'a, no to robimy w ten sposób, że ja sobie to ustawiam tak. Włączam FaceSave'a i znowu musimy dokładnie to samo zrobić. Mianowicie
przytrzymać przycisk. Załączamy zasilanie. Puszczamy. Tam na aparaturze ustawiłem face save'a. Potwierdzenie. Jest. Jak widzicie, wyłączymy FaceSave'a i co? Jest GPS, jest gaz, manetka gazu jest w dół. Wyłączam aparaturę. Przeskoczyło na FaceSave'a, przeskoczyła mi na manetkę gazu w połowie, bo tak to chciałem. A w LRS-ie, już wam pokażę, już to pokazywałem w wcześniejszym filmie, ale nie pokazywałem dokładnie, jak to zrobić. Podpinamy się kabelkiem, włączamy program do LRS-a. Cyk. Ściągamy ustawienia i ustawiłem tą opcję. FaceSave po 2 sekundach się załącza. Możecie sobie oczywiście ten czas ustawić do 10 sekund od pół sekundy. Ja ze względu na to ustawiłem 2 sekundy, że po prostu jak latam gdzieś pod jakimiś mostami albo wlatuję do jakiegoś lasku, to nie chcę, żeby mi po pół sekundy od razu nazwa się wznosiła do góry, bo byłoby to niebezpieczne, a w ciągu tych 2 sekund można jednak dużo zrobić. Raczej nie zdarza się, żeby nazwa leciała w stronę ziemi i straciła sygnał. Dobra, dzięki za oglądnięcie filmiku.